Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na test folii prywatyzującej od firmy 3M. Jest to specjalna edycja dla posiadaczy iPhone'ów 4 oraz 4S. Tak prezentuje się opakowanie, które jest wykonane z papieru. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo dużo informacji w języku angielskim, jednak nie zabrakło także kilka słów po polsku. Mamy taką specjalną naklejkę i to jest właśnie instrukcja obsługi, jak prawidłowo założyć tą folię na nasz telefon. Zobaczmy sobie, co znajdziemy w środku. Mamy tu także instrukcję obsługi w języku angielskim. W środku znajdziemy samą folię prywatyzującą. Tutaj mamy taki specjalny klej z jednej ze stron. Musimy to nakleić odpowiednio na telefon. Oprócz tego znajdziemy tu także ściereczkę z logiem 3M. Pozwoli nam to przetrzeć telefon oraz prawidłowo zainstalować folię na wyświetlaczu telefonu, żeby nie powstały właśnie bąbelki. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o zawartość opakowania. Przejdźmy może już do samego testu przy telefonie. Ja już założyłem samą folię prywatyzującą, jednak przykleiłem to na takiej taśmie samoprzylepnej. Nie zakładałem jeszcze samej folii na wyświetlacz, ponieważ chciałbym Wam pokazać różnicę, jak się prezentuje telefon oraz czy ta folia naprawdę działa. Ja sobie teraz tutaj odblokuję telefon i pokażę Wam jakiś przykładowy obrazek. Jednak żebyście to lepiej widzieli, może rozjaśnię sobie tutaj troszeczkę ekran, ponieważ folia sama jakby przyciemnia ekran telefonu. No i mamy tutaj jakiś obrazek, który możecie teraz widzieć u siebie na ekranie. Jeżeli patrzymy na wprost z telefonu, czyli tak jak normalnie korzystamy z niego, obraz jest bardzo dobry, jednak jeżeli odwrócimy telefon, już widzimy, że pojawia się czarny ekran, już nie widzimy, co się tam znajduje. I właśnie takie jest zadanie tej folii prywatyzującej. Uniemożliwia to oczywiście zobaczenie, co aktualnie robimy na ekranie, jeżeli na przykład logujemy się na stronie banku, czy podajemy jakieś hasło na jakimś forum, to wtedy w bardzo łatwy sposób możemy się zabezpieczyć przed kradzieżą danego konta. Jesteśmy jakby w pełni bezpieczni i folia bardzo dobrze się sprawuje. Jeżeli chodzi o sam ekran dotykowy, nie mamy żadnych problemów z funkcjonowaniem. Bez problemu możemy napisać SMS-a, pograć w gry, czy do kogoś zadzwonić. Moim zdaniem jest to ogromny plus, ponieważ wiemy, że ekrany dotykowe są dość kapryśne. Niekiedy, jeżeli coś mamy, jakieś folie ochronne, czy to też prywatyzujące, nie zawsze wszystko chce prawidłowo funkcjonować. Tutaj jednak z samą folią 3M nie mamy takich problemów i wszystko działa naprawdę bardzo dobrze oraz prawidłowo. Pokażę Wam jeszcze na koniec, jak to wygląda. Jak widzimy, obraz cały czas jest przyciemniony i folia wykonuje swoje zadanie. Jeżeli chodzi o kąty widzenia, to niestety z góry i z dołu folia nie chce prawidłowo działać, jedynie tylko na strony lewo i prawo. No dobrze, już ściągnąłem samą folię, już jej nie mamy i teraz zobaczymy, że obraz cały czas jest widoczny w kamerze pod różnymi kątami, ponieważ jest to zasługa jakby wyświetlaczy, które są zastosowane w iPhone'ach. Jeżeli nie mamy takiej folii prywatyzującej, możemy paść łupem jakiejś kradzieży bądź skakowania konta na jakimś forum internetowym. Jeżeli nie chcemy się dzielić informacjami z innymi osobami, które na przykład są w autobusie i patrzą się na nasz telefon, co my aktualnie tam robimy, chcemy się przed takimi scenami z życia zabezpieczyć, to warto jest właśnie taką folię sobie zakupić i zainstalować na telefon i
Bez problemu będziemy mogli wtedy przeglądać strony, osoby obok nie będą widziały, co robimy. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten test folii prywatyzującej 3M. Zapraszam także do wejścia w link podany w opisie do tego filmu. Trzymajcie się, cześć!